Witam, zagrajmy dalej w Fallout. Tak jak wcześniej zapowiadałem, teraz będziemy czytali taśmy, które żeśmy wcześniej odczytali, odszukali w Blasku. Są one poniekąd istotne tutaj dla fabuły głównej tej gry, tak więc dlatego po prostu nie będę ich pomijał, tylko przeczytam je od deski do deski. I to jest tak, taśma z eksperymentu Alfa, taśma z eksperymentu Delta jest akurat mniej ważna, ale całe szczęście jest dosyć krótka. I taśma z eksperymentu FEV. Dlatego zacznijmy od taśmy z eksperymentu Delta. Wojsko uznało za konieczne, abyśmy gruntowniej przebadali oddziaływanie technologii falowych na organizmy żywe. Za podstawę naszych badań przyjęliśmy światło i dźwięk. Manipulując amplitudą i zwiększając częstotliwość fal świetlnych, byliśmy w stanie uzyskać lasery zdolne do przebicia ponad metra stali. Niestety źródła energii do tego zadania nie zostały jeszcze w pełni opracowane. Zajmują się tym inni naukowcy. Powrót. Dobra, taśma z eksperymentu Alfa. No, czy to Delta to pewnie było o broniach energetycznych, tak? Zobaczmy teraz Alfa. Projekt Wirionu Wszechodporności. W nadziei przeciwstawienia się czynnikom bakteryjnym i wirusowym stosowanym obecnie przez rząd chiński, wytworzyliśmy cząstkę wirusa w postaci nici kwasu rybonukleonowego, RNA. Skrytej w płaszczu białkowo-lipidowym. Ów wirion zawiera specjalnie ukształtowaną sekwencję napromieniowanych aminokwasów RAA, zdolnych do wiązania się z promotorami na łańcuchu kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA. Tak. I wymuszania niereplikatywnej mitozy. W rezultacie komórka żywiciela otrzymuje poczwórną spiralę DNA. Pierwsze testy są obiecujące. Wirion łatwo przenika przez błonę komórkową i wiąże się bezpośrednio z DNA żywiciela w jądrze komórkowym. Mitoza struktury rozpoczyna się niemal natychmiast. Podział komórki powstrzymuje usuwanie nici wrzeciona kariokinetycznego podczas anafazy. Cały cykl mitotyczny trwa w przybliżeniu 2 godziny, lecz fenotypowe ujawnienie się nowej struktury DNA może stać się widoczne po upływie kilku dni lub tygodni. Obok faktycznie pełnej odporności na czynniki bakteryjne wirusowe, struktura poczwórnej spirali jest niemal całkowicie odporna na błędy w łączeniu nukleotydów podczas replikacji, z racji na redundację z sekwencji bazowej. Tkanka poddana napromieniowaniu nie wykazała mutacji, a mechanizmy syntezy białek w rybozomach nie uległy uszkodzeniom. Ponad 80% próbek tkanek zawierało poczwórną spiralę DNA. Najbardziej podatne były tkanki mięśni i kości, a także wydzielnicze, jako że ich komórki wydają się najbardziej podatne na wirion. Komórki czuciowe są najbardziej odporne. Codziennie nawet normalnie niereplikujące się komórki nerwowe i rozrodcze podjęły mitozę. Dalsze eksperymenty będą konieczne, by określić tego skutki. I teraz taśma z eksperymentu FEV, który powstał na bazie tamtego wiriona wszechodporności, tak? Raport z dnia 21 marca 2075, to masz aż 3 strony. Major Barnett nakazał podjąć eksperymenty z kulturą 10001. Jeszcze raz, 10011. Wirionu wszechodpornościowego, który przemianowano na FEV, wirus wymuszonej ewolucji. Forced Evolutionary Virus. Jego główną troską są efekty uboczne zastosowania struktury poczwórnej spirali, a nie docelowy skutek w postaci stabilności replikacji. Uważa ono, że nowa struktura jest kolejnym stadium ewolucji ssaczych jąder komórkowych. Eksperymenty na jednokomórkowcach powiodły się w pełni. Choć ich metabolizm nie uległ obserwowalnym zmianom, ich odporność na zakażenia i promieniowanie przekracza wszelkie oczekiwania. Dodatek. Wirion wydaje się nie działać na chloroplasty. Dalsze eksperymenty na komórkach roślinnych zostały odwołane z rozkazu Majora Barnetta. Raport z dnia 9 maja 2075. Zainfekowaliśmy FEV osobniki kilku gatunków płazińców. W ciągu niewielu godzin robaki urosły średnio o 28%, a ich populacja odparła zakażenia 39 różnymi wirusami. Każdej próbce pozwolono ewoluować przez kilka pokoleń. Okazało się dzięki temu, iż nowa struktura DNA była skutecznie przekazywana potomstwu robaków. Choć zaobserwowano wśród nich wyłącznie rozmnażanie bezpłciowe. Eksperymenty na owadach powiodły się w mniejszym stopniu. Major Barnett zawiesił tę pracę do odwołania. Raport z dnia 30 czerwca 2075. Kilka odmian białych myszy zostało skutecznie zinfekowanych FEV.
Ponownie w ciągu niewielu godzin odnotowano przyrost gabarytów, a po 9 godzinach rozmiary myszy ustaliły się na poziomie o 31% wyższym niż w grupie kontrolnej. Sekcje wykazały, że urosły głównie tkanki, tkanka mięśni prączkowanych i pewne organy wewnętrzne, takie jak wątroba, serce oraz nerki. Ku naszemu zdziwieniu zainfekowane myszy przebiegały przez labirynty w czasie o ponad 50% krótszym niż osobniki z grupy kontrolnej. Wykreślić to odkrycie jako znaczące koniecznie będą dalsze testy. Raport z dnia 9 listopada 2075. Zainfekowaliśmy FIV-218 królików. W połowie obiektów szczepiono elektrody, by monitorować aktywność EEG przed i po infekcji. Wzrost aktywności elektrycznej mózgu odnotowywano średnio po trzech, dwóch odstrzyku? Nie rozumiem, co tu jest napisane. Ponownie odnotowano typowy przyrost rozmiarów. Zaobserwowano jednak również, zwłaszcza wśród samców, wzrost agresywności oraz asertywności. Sekcja tkanki mózgowej wykazała wzrost liczby połączeń neuronowych. Zwłaszcza w obrębie systemu limbicznego i kory płatów czołowych. Raport z dnia 12 stycznia 2076. W kulturze 11011 usprawniliśmy wydajność cyklu 43%. Nową odmianą FIV zainfekowaliśmy 53 szopy. Niezależnie od oczekiwanego przez nas przyrostu rozmiarów, testy behawioralne potwierdziły wzrost inteligencji oraz zręczności manualnej o 19 punktów w skali Schulera Kappa. Niestety, kilkoro obiektów wydostało się z klatek i po pościgu musiało zostać zlikwidowanych. Major Barnett zdecydował o likwidacji pozostałych. Dwóch par nie odnaleziono. W Falloutie chyba miała być taka lokacja z shopami jeszcze, gadającymi. No, i to chyba właśnie miały być te shopy, które uciekły wtedy. Tak, miało być coś takiego, pamiętam. I to najciekawsze, to nie miało być easter egg. Raport z dnia 13 maja 2076. Do FIV włączyliśmy kilka nowych sekwencji genowych, dostarczonych przez zespół doradczy majora Barnetta. Kulturą 11101A zainfekowaliśmy 23 psy, zarówno rasowe, jak i mieszańce. Wszystkie doświadczyły niemal natychmiastowego wzrostu. Większym rozmiarom towarzyszyła zwiększona agresywność, bez znaczącego przyrostu inteligencji. Planujemy podjąć próbę skrzyżowania 92 par alleli z kulturą 11011. Wszystkie obiekty zlikwidowano po 14 dniach badań. Raport z dnia 4 października 2076. Krzyżowanie zostało ukończone. Nową kulturą 11111 zainfekowano 15 szympansów. Rozrost i poziom odporności są bezprecedensowe. Próby wywołania nowotworów za pomocą czynników radiologicznych i chemicznych okazały się nieskuteczne. Wzrost agresywności doprowadził do izolacji obiektów. Dwa z nich doznały gwałtownych ataków epilepsji i umarły. Wszystkie pozostałe obiekty zlikwidowano. Raport z dnia 7 stycznia 2077. Major Barnett nakazał przenieść całość badań nad FIV do bazy wojskowej Mariposa. Planuje on kontynuowanie eksperymentów projektu na ochotnikach. Nie popieram tego pomysłu i pragnę w tym miejscu odnotować, że eksperymenty na ludzkich obiektach nie są rekomendowane przeze mnie ani mój zespół. Baza wojskowa Mariposa znowu się pojawia w tym tekście. A my właśnie zakończyliśmy eksplorację Blasku. Możemy stąd wyjść. Pora ziemia? Nie. Ale to mnie chyba porazi. Będę musiał użyć tej karty. Dobra. Żółtej, tak? Albo i nie. No i wychodzimy na samą górę. Dobra. I teraz powstaje pytanie, czy moja postać umrze? Co tu, jakie zwłoki jeszcze są? Te szczątki to frajer. Te szczotki to kolejny frajer. To pewnie ci, co brat swoich wysłało, tak? Wcześniej spalili się.
Albo zgnili po prostu. Snajpera? Ach, 5 punktów aż wymaga do strzału. A co ja miałem tutaj w ręce wcześniej? Dobre pytanie. Nic? Może do worka coś... Kurde no. No to teraz pytanie, czy moja postać umrze w wyniku napromieniowania. Wracamy do gruzów oczywiście. Obficie bez ustania krwawisz, nawet twoje wymiczyny zabarwione są krwią, skóra odpada z ciebie z płatami. Tak, bo nie jestem napromieniowany niestety. No to dobra, wczeszemy right away. Nie może też za dużo, bo chyba można się od tego uzależnić. Tam? Dalej jesteśmy napromieniowani, ale być może to będzie spadać. Mam taką nadzieję. Coś się dzieje, ale na razie żyjemy, tak? Jest dobrze. Dalej jestem napromieniowany, mimo że już trochę mi spadło. Czemu mam mniej punktów ruchu? O kurde! No to niezbyt fajnie. Moja postać stała się teraz niepełnosprawna, tak? No to jeszcze jeden antyrat. Ciekawe, jak będę potrzebował użyć. Powinienem się zatrzymać teraz. Zobaczyć jak tam. Dalej, kurde. Dożyli mnie. Chyba, że samo przebywanie w tym obszarze automapy powoduje ten wzrost promieniowania. No i wkraczamy na ulicę Los Angeles, gdzie zostawiliśmy naszych towarzyszy podróży wcześniej. Przyjmijmy ich z powrotem. Tak, jestem kurde napromieniowany. Mam przy sobie licznik Geigera może? Może któryś z nich ma. Muszę ich przyjąć najpierw. Powinien się trzymać razem. Wydaje się, że powinien się trzymać blisko i chodź ze mną. Kto ma licznik Geigera? Ty masz. Nie jestem w stanie tego podnieść, ponieważ moje obciążenie jest już maksymalne. Mój oddźwig jest 75, a dzisiaj dźwigam 164. Tak naprawdę nie wolno mi niczego opuścić w tym momencie, ponieważ już tego nie podniosę. Dobra, spróbujmy się z książek coś pouczyć. Kolejny antyrat. Czy też od deski do deski. Teraz to. Tą gazetę... nie, to ona mi nic nie da już. Więc nawet nie będę jej marnował. O, jest! Ulepszyło się. Wróciło do normy. Dobra, zobaczmy, czy to w ogóle zadziała. Tego przedmiotu można uruchomić tylko tak.
Wynik pomiaru w remach to 15, czyli zbiłem promieniowanie. Dobrze. W końcu się udało. To piękną dawkę musiałem dostać. Pomimo, że miałem 80% odporności, tak? Ładnie. Czy kiedykolwiek padał na ciebie świecący deszcz? Nie, nie musiał. Okej. O, regulatorzy już zgnili, tak? Ja wiem, że to jest lokacja, do której będziemy musieli pójść, ale na razie tam nie pójdziemy. Odbijemy się w kierunku Bractwa. O, albowiem Bractwo da nam zabawkę jedną, którą chcę dostać. Dzięki posiadanym zapasom udaje ci się uniknąć odwodnienia. Właśnie nie za bardzo rozumiem to zdarzenie. Po prostu postać się, gra się jakby zatrzymuje w tym miejscu. Dostajemy taki dziwny komunikat, a tak naprawdę na nic nie wpływa. I tutaj w tej lokacji nic nie ma. Ona jest po prostu pusta, totalnie. Bractwo. Jesteśmy już blisko, całe szczęście. Okej, ale tym się będziemy zajmować w następnym filmie.